Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Pan chyba nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Chciałabym tego typu wypowiedź moją sprostować. Ja mówiłam o zbiórce charytatywnej, o koncercie dla zbierania na dziecka chorego na mukowiscydozę. I jestem w stanie przyznać się, jeżeli jest to nieprawdziwa wypowiedź, to dziecko nie otrzymało odpowiedniej terapii i muszą być zbierane pieniądze. I nic z tego, o czym Pan mówi, dziecko nie ma dostępu do terapii. Jest Pan poseł z Mielca, jak będzie również na tym koncercie charytatywnym, zajmiemy się tą sprawą. Bo dziecko, dlatego jest koncert, że nie ma pieniędzy na leczenie na mukowiscydozy. I niech Pan nie opowiada. Poza tym Pan minister nie odpowiedział, z żalem stwierdzam, a Pani minister z Kancelarii Prezydenta, że Pan Prezydent się wcześniej nie pochylił nad potrzebami zmian Funduszu Medycznego. Bardzo dziękuję. O in vitro nie było ani słowa, a to rzecz ważna. Dziękuję.